Behawiorysta to specjalista od zachowań psów i rozwiązywania ich problemów. Pomaga tworzyć satysfakcjonującą relację między człowiekiem a zwierzęciem oraz osobami z jego otoczenia. Oprócz tego szkoli psa lub psa i jego przewodnika oraz przeprowadza ocenę predyspozycji psychicznych zwierzęcia. Behawiorysta odbywa wizyty domowe, podczas których prowadzi pogłębiony wywiad z opiekunem i obserwuje zwierzę w codziennych warunkach. Zadaniem behawiorysty jest ustalenie źródeł problemu, opracowanie planu komunikacji ze zwierzęciem, aby przywrócić lub zbudować z nim odpowiednią komunikację. Dinka, siostra. Super! Super! Ekstra! Zrobimy sobie tą komendę. Psi behawiorysta to także trener, który łączy w swoim działaniu kompleksowo wiele dziedzin nauki. Zajmuje się analizą zachowania, które zaburza funkcjonowanie zwierzęcia i jego opiekuna. Mogą to być zachowania agresywne, lękowe lub stany depresyjne. Pięknie. Zostań. Zostań. Do zadań behawiorysty i trenera należy również udzielanie porad i prowadzenie szkoleń z zakresu wiedzy o psach, organizowanie szkoleń dla psa i jego opiekuna. Oprócz tego trener przygotowuje zwierzę do celów sportowych i zadań specjalistycznych. To zawód dla osób kochających zwierzęta, cechujących się empatią i otwartych, potrafiących zbudować relacje z opiekunami zwierząt. Zmienne warunki pracy, duża samodzielność oraz odpowiedzialność to istotne elementy związane z pracą behawiorysty. Osoba pracująca w tym zawodzie powinna posiadać wykształcenie co najmniej średnie. Wiedzę na temat tej dziedziny można pogłębiać na kierunkowych studiach wyższych. Behawiorysta powinien także mieć ukończony kurs zakończony egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.